Dziś pokażę Wam coś nowego. Teraz musiałem tak zrobić. Tu jest jeden kieł stożkowy. Teraz to może lewą ręką, ale nie wiem, czy dam radę. Wyjmę to. Powolny. Wypadnie pewnie. Powolutku. O, tak. Zobaczcie, tu jest zwykły kieł stożkowy, a tu jest kieł grzybkowy. Chodziło o to, że... Znaczy, tulejka uciekła. Chodziło o to, że zwykłe kły się stykały czubkami, a ten kieł, widzicie, jest ścięty. No i dzięki temu można będzie to zrobić. O, widzicie, teraz już nie powinno mi to uciec. O, dosunę, bo jedną ręką trzymam kamerę niestety, a drugą Wam pokazuję. O, i w ten sposób. Tu jest średnica Fi19, także można śmiało wiórkiem pół milimetra powierzchni przetoczyć. Nie podoba mi się ta powierzchnia i chcę ją troszeczkę poprawić. No i teraz zaraz Wam pokażę. Włączę obroty, już nie będę nic mówił. Teraz słuchaj, teraz patrzcie i obserwujcie. Pierwszy raz toczyłem właśnie w ten sposób za pomocą kła grzybkowego. Zawsze używałem go do rur, a dzisiaj nieważne jaki to jest materiał. Nie wiem jaki to jest materiał tutaj w tej chwili, bo to bardzo słabo się obrabiał. Taki materiał gliniasty. Szarpał się bardziej niż toczył. Ale to jest na tulejkę dystansową. Także do tego, o, widzicie tutaj już do tego przyrządu, do tego do tej oprawki. Tu jeszcze będę musiał dorobić tylko klinik. Tu już dobrałem odpowiedni frez krążkowy. O. I później to tak będzie, zaraz pokażę. Mam jedną rękę niestety. O. I teraz tutaj wchodzi ta tulejka suwliwie. I jeszcze zaraz pokażę Wam, jeśli miałem śrubę i nakrętkę do tego. A jest. Już się tylko się tu schowała. I wtedy to wszystko skręcę tutaj taką śrubą. O. M12, także będzie to dość się mocno trzymać. I wtedy zamontuję i będę nacinał sobie zęby. No, widzicie jak to powstaje fajnie wszystko. Jak w miarę potrzeb wszystko się zrobi i jest narzędzie. Dziękuję.